Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy, jesteśmy tutaj na MWGGW, tu kolegi Jana Bocheńczaka. Kiedy byliśmy tutaj, to było chyba na wiosnę, tak? No, w zeszłym roku. Nie, w tym roku na wiosnę. No nie, to było na wiosnę. Tutaj wtedy było ściernisko, pobojowisko takie, można powiedzieć. Tutaj Jan pokazywał nam, jak wyglądał etap stawiania tych gołębników. No i widzimy to wszystko, co chciał zrealizować, za wyjątkiem tych domków, które tutaj miały stać. Na razie nie mamy jeszcze, ale widzimy, tu stoi za nim taki ładny domek, który spokojnie mówi, za biuro tutaj robi. Tam możemy sobie wejść, zobaczyć. Tam jest cały ten system, który obsługuje ten wspólny gołębnik. Zobaczmy, jak on jest długi. Można podejść. Podejdziemy, moduły pokażemy, jak one wyglądają, bo wtedy jak byliśmy, to od dołu pokazywaliśmy, było tak, że były tam tylko parę tych 6 czy 7 takich ustawionych. Teraz masz ich ile docelowo wszystkich już? 10 gołębników, czyli 20 boksów i pomieszczenie to socjalne, gdzie jest... Tam na samym początku, tak? No i tutaj to... Takie biuro z aneksem, można powiedzieć, kuchennym, żeby kawę... Tak, i tu właśnie dzisiaj widzimy, bo mamy dzisiaj taką okoliczność, że się odbywa tutaj ten drugi finał niejako. Ekstra finał na dystansie 500 i poszło gołębi 639 gołębi i o godzinie 8 wypuszczone. Tu się spodziewamy ich tak kiedy, Jasiu? Około piątej? My mówimy o trzeciej. A pod wiatr mają, no to dobrze. Czyli tutaj posiedzimy sobie, będziemy oglądać. Powiedz nam jeszcze tak, bo ile przyjąłeś wszystkich gołębi w ogóle? Jak już wejdziemy tutaj, chcemy zaprezentować. 2604, jak dobrze pamiętam. Treningi rozpocząłem ilością 2500, coś 8, 10. Czyli strat dużych nie było? Nie, 100 ileś sztuk. Znaczy no więcej, bo to było gdzieś około 150-160 gołębi, to były, które się zatraciły. No i kilka też padło. No i te gołębie, część hodowców zdążyła sobie jeszcze wymieniać, bo to był taki okres, ale docelowo no, do tych pierwszego treningu 1500 coś, także jakieś 100 ileś to gdzieś tu po twojego doświadczenia, jak teraz, z twojego doświadczenia, bo ty robiłeś wcześniej gołębniki, to miałeś tam do 1000 gołębi, tam 800, pod 1000, no powiem, że... jaka różnica, była jakaś różnica ze zdrowiem? Ze zdrowiem to było dobrze nawet, bo to wiadomo, nowe, świeże gołębniki to jest o wiele łatwiej na pewno, ale ogólnie no... Jest inna specyfika? Ogromu tych prac, tych obowiązków, no samo łapanie 800 gołębi, a 3000, no i w ogóle wywózki, to wszystko no przerosło mnie to, można powiedzieć, momentami. No ale dobrze, że miałem zgraną ekipę, pomogli moi pracownicy, wszyscy, udało się, no i jak widać, myślę, że całkiem to ciekawie wyszło. Tak jak mówię, treningi 2500, żeśmy zaczęli. A loty jak wtedy? Loty, pierwszy konkurs było 1000, chyba 800, albo 900, prawie 2000, także, że... A tych treningów mieliśmy 10 i taki jeden dosyć ciężki wyszedł, cały dzień się schodziły to na 80 km, czy tam 70, bodajże to był w miejscowości Radocza. Taki był troszkę ciężki, ale myślę, że to było fajnie, taki chrzest bojowy dostały, docelowo zgubiło się tam może 100 tych gołąbków, ale naprawdę schodziły się dwa dni, można powiedzieć, i myślę, jak to się mówi, po nasy mu pozbierały rozum. A powiedz nam o finale, powiedz nam coś, jak wyglądał finał tutaj? Ile gołębi poszło? Ile poszło gołębi? Poszło gołębi 1077, zakoszowaliśmy na finał, powróciło ich 850 chyba, 6 albo 9, tak jakoś już dokładnie pamiętam. Jeszcze dziś dwa, tu kolega Wiesław mówił, że dwa dziś doleciały jeszcze z finału, także są jeszcze też cały czas dolatują. Czyli te 200 ileś gołębi jest? 900 sztuk myślę, że się dozbiera. Czyli te 200 coś jest gołębi teraz? Nie, myśmy je przenieśli. Przenieśli tam? Tak, żeby tu nie mieszkały, nie kombinowały. Ale Oczywiście, że no. Te, które zostają aktywowane i ci zwycięzcy, ci lotniki, wszystkie zostaliśmy tam pod dom, przenieśliśmy. Nawet ze względów bezpieczeństwa, żeby tutaj, chociaż mamy tu wszystko, system monitorowania z każdej strony, jest tu 18 kamer zamontowanych, także tutaj wszystko jest nadzorowane, cały czas monitoring, no i też właśnie... Dobrze, tutaj... ja się teraz powiem tak, 630 gołębi, 9 jest teraz na locie, to tak. Są te, które były aktywowane było 105 zł chyba aktywacja, tak? Tak, to taka symboliczna. Symboliczna? Trzy nagrody były główne, już zaklepane z tej puli podstawowej, to było 20, 14, 10 tysięcy, one zostają bezzmienne, później mieliśmy tam propozycję taką w procentach, ale z racji tego, że naprawdę dużo tych hodowców zainteresowało się tym lotem, bo tam było tylko do 15 miejsca. Rozciągliśmy te nagrody do 50. Ja tam od siebie jeszcze dołożyłem troszkę pieniążków i też vouchery takie jubileuszowe.
ponieważ tam jeszcze nie będę tu uchylał, że tak powiem, rąbka tajemnicy, mam przygotowany taki nowy regulamin na dziesięciolecie i te vouchery już będą właśnie... Że na, będzie można sobie głębiej wstawić. Tak, a pokażmy jeszcze, tak, akurat jest, jesteśmy przy nagrodach, to jeszcze pokażmy, bo tutaj korzystając z okazji chcemy pokazać właśnie te nagrody w tych kartonikach. To są nagrody ufundowane przez sklep dla hodowców.pl z Krosina. Oni zawsze, co roku... Gratulujemy im piątego gołębia na finale, nie? Także... Wardęga konieczny. Tak. Zarkiem koniecznie. No, Jarkowi też dziękuję właśnie, bo cały czas posługujemy się jego ziołami. Mimo to, że tak jak wspomniał, prawie w 90% posługujemy się produktami firmy Flyvent. Co widzę po ubraniu, który ty masz, nie? To nie tylko produkty, bo jeszcze ubrania od niego. No właśnie. A bieliznę też dają? Też. Tak, też, no. To nie pokazuj, nie pokazuj. Nie. Gaci nie pokazuj żadnych tam nic. Także to jeszcze kucharki z finału, tak my pokazamy. Tu widzimy, czy mamy 2, 4, 6, 7 tutaj kartoników. 7 paczek, ale jeszcze było jeszcze... takie... wiadro. Jest. Aha, są rzeczywiście wersele Laga. To Kamil zaraz przywiezie je. Mamy taki zegar od Kamila Babińskiego. A, wiem, tak, wiem, który. On jechał tu do nas na finał, ale coś mu tam po drodze... Ja ci powiem, co mu się stało. Samochód, bo on wyjeżdżał wieczorem, a rano do mnie 8 zadzwonił, mówi, ja się pytam, gdzie jest, a on mówi... tu właśnie chłopacy pytali się o ten zegar, no ale niestety... No to pokażmy go od razu. Ale możesz pokazać, który dla mnie zrobił z moim losem. To jest taki sam... Fajny zegar. Ja wiem. Jakby ktoś chciał, to też przy okazji można zadzwonić. Super, jest fajny zegar, bardzo jestem zadowolony. Widzimy. Parzenica góralska tutaj typowa. Logo wspólnego gołębia. Tak, tylko zmodyfikowane trochę, bo tam ten dziobek i oczki to świadczą, że to gołąbek i tam ma też... No, w kapeluszu. W kapeluszu gołębia. Tak. A tutaj mamy przy okazji, jak jesteśmy, pokażmy, tu jest właśnie to pomieszczenie, gdzie jest system, chodzi o wszystko, będziemy mogli tutaj oglądać. No, zobaczymy, koledzy, nie wiemy, ile nasz tutaj przyjedzie na tą imprezę teraz. No, ale nie spodziewam się jakichś mega hucznych, ale... Jest to piątek, to trochę ciężko, a... Goście są zawsze mile. Przepraszam, powiem, jest piątek i zakopianka, to wiedzmy, to jest bardzo ciężko. I jakby ktoś chciał jechać, to od razu mówię, że jest droga nieprzejezdna od strony Klikuszowej, trzeba przez... Kawałek dalej. Bez lasek. Bez lasek, jak to się pytałem. Pan powiedział mi, że bez lasek mam jechać, czyli przez lasek. Miejscowość się nazywa po prostu Lasek. Dobrze. Zobaczmy jeszcze, tak, popatrzmy jeszcze tutaj. Możemy przejść jeszcze po przodu. Tak, pokażemy, ale pokażmy jeszcze, tutaj chciałem, Jasiu, poczekaj, ja tu stanę. Pokażmy, jak ta okolica wygląda, bo wtedy, kiedy byliśmy... Słuchaj, nie było tego tarasu. Ty mówisz o tamtych, tam hen daleko, nie? No, tutaj popatrzmy. No ale zobacz, patrz, pogoda jest zmienna, bo tam w miejscu wypuszczenia jakie były warunki? 10% tylko zachmurzenia i całą drogą koledzy, którzy jadą samochodem, kierowca są wojenne, mówią, że jest przepiękna pogoda. Nie wiem, czy to będzie słychać tutaj, bo troszeczkę daleko Jasiu stoi, ale to nic, spokojnie, ale popatrzmy, jak tu pięknie teraz wygląda, tylko tak patrzę, tam są ciemne chmury nad górami całkiem. Ale nie, pogoda zawsze stąd. Stąd i tutaj widzimy dość ładna jest, czekaj, o, tutaj widzimy, kolega nam przygotowuje od razu, tutaj widzę kiełbaski. Tutaj będziemy czekać, stoły przygotowane. Tylko co pokażemy może jeszcze, jak tu wygląda. O, kiedy ty miałeś finał, to niestety nie mogliśmy być, bo akurat było wesele u kolegi. Także sorry. A tego wesela to tak się raczej planuje z takim innym wyprzedzeniem trochę. To nie można było odmówić, ale za to dzisiaj mamy możliwość. Zobaczmy, ile tych tu modułów ładnie jest wszystkich. Nie? O. To mówisz, inna specyfika. Minimalne modyfikacje na przyszły rok. O, oczywiście zobaczymy. Wszystko chodzi na zegarze. Benzyn widzimy, wszystko jest. Oczywiście też widzę produkty firmy Flyvet. Mamy te reklamówki tej firmy. Te produkty się coraz większą popularnością cieszą tutaj na rynku. One są bardzo wydajne, niedrogie. Nawet dzisiaj ze Słowacji koledzy wzięli to. Dokładnie. Dostali ode mnie próbki, byli zadowoleni, mówią, że chcą brać. Także... To jest wejście, tam dopiero jest, tak? No, w każdym gołębniku są drzwi. Tylko są, widzisz, Krzysztof, to co mówiłem, te złączki. Także teraz właśnie to ładnie widać, że gołębie z pierwszej do dziesiątej mogą sobie swobodnie chodzić. Z dziesiątego gołębnika my nie korzystali, ponieważ no, nie był potrzebny. A tu jeszcze ligowe mieliśmy gołębie, nie? Ale ligowe w innym. Już tam tu były, aha, dobra. Tu mieliśmy te 2600, także jeszcze zostało miejsca. I tu te pomieszczenie socjalne, znaczy jak ty to mówisz z tymi artykułami o nazwie karmy, suplementy, no, tak? Różne tam się dobra, tam czyli tam widzimy, jest tego tutaj pełno. Końca nie widać, jak to się... No dobra, nic, będziemy czekać. Czekamy. Pamiętasz, kto jeszcze wygrał finał? Dokładnie, pierwsze miejsce? Z Niemiec duet, Time. No nie umiem tego dokładnie wysłowić, może nie będę mówił, że... Dobrze, ale widzieliśmy. Tak, Kistner, Engels jakoś. Zobaczymy. Jakoś to tak brzmiało. A drugie miejsce miał tu kolega od nas, to jest Tomasz Zając, ale właśnie, bo też na finale
tej nazwy ciężko było, bo to on akurat nazwę swojej firmy, w której pracuje, dał tutaj, jakby pod tą nazwą leciały te gołąbki. Także i trzecie miejsce to jest kolega z Anglii pod teamem Robi i Rusi. Czyli Rusi i Robi, już no, nie pamiętam. A piąte pamiętamy. No. Konieczny, Wardęga. Dokładnie tak. No także... i Roberta z Guda były dwa gąbki. Tak, tak. Oczywiście. No właśnie. O Robercie nie możemy zapomnieć. Andrzeja Grodnego też. No też, w tysiące, no. Myślę, dzisiaj też przy okazji mają też finał chyba tam na Krakusie, tak? Tak, tak. Mają, pozdrawiamy. A jutro chyba na OLR Polish Masters u Kacpra. I naszym gołębiom też tam też, na Krakusie. No, żeby, dobrze. Żeby no nic, dobra. Leciały. Kamil Zasu stawi tam telewizor. Będziemy na zewnątrz mogli zobaczyć. No nic. Będziemy czekać tutaj na przylot gołębi. Czekamy. Dobry lot, koledzy. No widzimy, strefa kibica nam się powiększyła. Przyszli tutaj koleżanki i koledzy kibicować, ale też z konsumpcji skorzystać. Tutaj właśnie Jasiu jak zwykle i z Kingą oczywiście zabezpieczyli to zaplecze kulinarne, nie? A czekamy wszyscy na gołębi. Tutaj też pomału tutaj zakłady sobie takie przyjęliśmy. Bawimy się troszkę, żeby podkręcić. No, jakby co to się tego tutaj młodego trzeba pytać o wszystko. On jest zamieszany w to, także... Tak. Amber Gold. Tak, będzie. Nie, nie. Obstawiamy o której, że przylecą, Jasiu? Już mamy tysiąc, ja ile? Tak, 1150, 1200 prędkości. Dobrze. A ile mamy tam teraz? Zobacz. Teraz w tym momencie mamy prędkość 1280. Ja mówię, że 980 tysiąc będzie. Tak obstawiłem, zobaczymy. 17.10. Zobaczymy. O, tutaj kolejni idą tutaj, że tak... O, Krzysiek Mrowiec idzie. Mrowiec! Krzysiek Mrowiec, dobrze, będziemy zaraz tu patrzeć jeszcze. No ale tutaj siedzimy, dzisiaj wiadomo, że mniej osób niż finał, bo to dzieje taki jest dzień powszedni, piątek, młoda godzina jeszcze. No, możemy się założyć. Niektórzy się pewnie z pracy urwali, żeby tu być, nie? Dokładnie. No nic, ale tu koledzy widzę z Jeleśni przyjechali, no i... Tak, chcemy patrzeć. Zaraz już do obstawiania od razu. No dobra. Krzysiu, ile tu gołębi twoich poszło? Ile twoich gołębi tu jest? Trzy. Ja mam dwa, zobaczymy. Dobra. Będziemy patrzeć. No, mamy dwa pierwsze gołębie. Godzina która jest? Która jest godzina? Patrzcie tam, czy 15.05. 15.05, czyli... Dobrze, dobrze. Siedzą, żaden jeszcze się... Jako, że mamy tutaj do lądowania bardzo dużo tego miejsca. Widać zmęczone, mają opuszczone skrzydła Fest. Dwa niebieskie. O, jest grupa 2, 4, 5 kolejnych. O, zobaczmy jaki zmęczony. Się odbił się, ale nie wszedł jeszcze. Nie, 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 żaden nie wszedł jeszcze. Odbiły się, ale nie wszedł. Są zmęczone jak diabli. Nie. Jeden, ale tam. Dwa. One. No. Są zwiadzie zmęczone. Ale te co pierwszy przyleciały nie odbiły się wcale pierwsze. Siedziały. Tam jeszcze siedzi. No siedzi, ten jeden się nie ten. Widziałeś, to wypaczał opiekun.
pierwszego. Tak? No to dobrze. Te, co pierwsze przyleciały, nie weszły. Co? Znowu trafiłem. A jak to jest? Zerówka pierwsza? No. Dwa, a potem siedem. No to mówiłem, że nie... Pięć. Pięć później. Ale to czemu? I zobaczmy. Nie, nie, one nie wchodzą po prostu. Mamy tak. Pierwsze Molek Chudy, drugie DE Stefaniak, Wesołowski Adam, Kamil Tatys i Paweł Land coś tam, Pawlak Martyna i DE Stefaniak. Dwa gołębie DE Stefaniak. Jednego hodowcy są. Sześć. Tam jeszcze... Jeszcze chyba jeden jest... Jeszcze siedzi jeden, co? Siedzi jeden tu, czy dwa? Dwa siedzą jeszcze. Tylko ten jeden może być odbity chyba. O, tam jeszcze jeden. No, jeszcze panie wlazł. Ten co był 19, drodzy drugi. Tamten ma tipesa, to jest też? Ma dwa tipesy. Bo tamte weszły pierwsze dwa, nie wszedł tylko jeden. Tamte pierwsze przyleciały. No, nie, no to trudno. No nic, wejdzie, no to ja wiadomo. No. To jest taka zabawa. Nie? No. Wzięliśmy dwa Stefaniaka są. To tak, kolega tak. Od was tutaj? Tak, z naszego oddziału kolega. No gratulujemy im. No. I na razie mamy... Jeszcze 630. Obce są dwa, a siedem na dachu. Nie pochodzi. Trzy się są na tam. Ten ciemny? No. Odbił się przed kilą. Jaki się odbił? Siódmy kolega Wierzbiak, tak? Pan Morek poszukiwany. Tam ma... Siostra, proszę bardzo, gratulujemy. I za obsadę. Za czas. Pan zostawił 15-18. Odbił się, zobaczy. Waga i knap. Pięknie. Teraz możesz mu zadzwonić, bo on już dzwonił, żeby go puszczał. Tak? Tego ktoś się mógł dobrać. A Krapiot? Nie, Krapiot. Jak to Jasiu, nie kląć! Nie klnij! Kurde, później cenzura będzie musiała działać. Siedzi, tamten też jeden jeszcze siedzi, no, ale tamten już, tam odbity jest już, no. Tu dwa czekają jeszcze. Nie pytajcie o to. Jo, bo to będzie deklaracja, nie? Ja nie bałamuci, to na opcję. Dziękuję. To są te, co się poderwały, czy nowe, co doszły? Nowe, no. Po trzy. Kłasowo się, bo one, jak siebie nie wiedzą, to lepiej siadają. Boją się czerwonego. Ja. O, tu kolejne gołębie latają, a były tutaj także siadło jeszcze trzy z tych, co biegały i popatrzymy, które tu są. O, jest aż 13 już. Tu mamy tak, skończyliśmy na numerze 9 chłopeckiego. Kardas Team, tak, właśnie widzę. Family Zöllner, Team Jania Lach, Gierczak Tadeusz, czyli mamy 13, tam 3 gołębie jeszcze latają, czy 3, czy 2, 3, 4, do 50 miejsca, tak, do 50, nagradzane Łukasz, tak? No,
Chyba ją. Zobaczymy. Trzy latają jeszcze. A gdzie ten czwarty? A jo, jo. Cztery, jo, są. Ale też przychodzą z tamtej strony, nie? Tak z tego kierunku. Nie z tamtego, jakby tak dalej przewiane. Ale same niebieskie prawie. Kolorystyka różna jest. Nie, ale jest większość niebieskich. Była. Rubel 14? Ten ciemny dalej siedzi. Czekaj, zobaczmy. Kto tu przyleciał? Patryka Wróbla? Tak. Jo, Patryk Wróbel. 14. Jasław Grzankowski. 15. Ja też na gołębia Wróbla jednego liczę, bo to flywet to jest ten gołąb mój też, ale to od Patryka oryginał. No to czemu jechać z tygodnia na tydzień? Bobek? To samo. Bobek! 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 O Stasiu. Oj, Stacha Bobka jest. 16. Gratuluję. Selek, kurwa, wyjmałeś tego. Jasiu, nie kląć. Gratulujemy. Dziękuję. 439, no ma, jest, no. 16. Jeden został z drużyny i chce poradzić. Musiał dostać dystans. Nie ma problemu, bo może... Wszystko weszło? A, tam jeszcze dwa siedzą, ale może któryś jest odbity z nich, właśnie zobaczymy. Nie, tam jeszcze dwa chodzą, ale chyba odbite. O, przyszła większa grupa, 4 czy 5 gołębi. Fajnie, bo cały czas, kurde, coś kapie. Ty, ale większość niebieskich, naprawdę. To jest PL0425? To nie od nas. Popatrzymy sobie, tam lecą gołębie. Popatrzmy. Maciejowski od nas, chłopak. Dla Grażynki, Przemysław Król. Team Orawa. Orawa. Jaskulscy. 21. Tarasek and Kusik. Dla Grażynki to jest tam z oddziału Czarnkowsko-Trzciankowskiego. O, 23 gołębie. Mamy odbite. A dziewczyny tylko jedzą i piją. Herbatkę oczywiście. 20... Ile jest? 26? 23. O, są trzy następne. O, i tu większa grupa też przyszła. No, 9. 12. No Jan, nie klij! No to teraz większa już grupa tam jest. No dobrze, No i będzie klął ciągle, no. Julka! Płowy go, widzę tam jest czerwony był jeden, nie? Płowy. O, idziemy zobaczyć, które to są. Te się już poodbijały pewnie.
popatrzymy. Tarasiu Jerzy ma drugi. Drugi już ma Tarasiu. Chyba mi się wydaje, że był Tarasiu. Ja nie miał. Nie. Tarasiuka nie była. Czekaj, zerknę. Wcześniej był tam. 22. Patrzmy, na kim skończyliśmy. Tarasek Kusik, Jaskulscy, Paweł Socala, Newman, New Farmers and Friends, Kamil Migiel. Jaka jest prędkość teraz? 1150. To jeszcze dobra, bardzo dobra. Tarasiuk, Jerzy, Wręczyński, no możemy to na internecie wszystko zobaczyć. Drugi o 5:06. Tak? No, w szoku byłem. Po 5:00 w ciachu, no. Ładnie. A w finale jak mieli podać, nie wiem. Tak, do 29. No zobaczmy, gołębie lądują, organizator patrzy, kibiców jest dużo. Nigdy nie powie pierdola. A prosiliśmy, żeby ktoś nie klął przed chwilą, no dobra. A to posłuch. Team Fly? To nie mój. A to ten twój. A to Krzychowi gratulujemy. Są jeszcze trzy. No to gratulujemy, Krzychu. Czytajcie, bo to są gratis. I to co, po czym to było? Nie wiesz. Po gołębiak. Ja wiem, że będziemy patrzeć. A mamy wpisany już dowód? Jeszcze nie. Zobaczymy. A to nie było z tych wcześniejszych, co tam gdzieś coś patrzyliśmy, wpisywaliśmy? Z zeszytu twojego? O, to tam było coś. Zaraz sobie zobaczymy. O, trzy gołębie są następne. Pan w czerwonej kurtce jest proszony, żeby jak się nazywa odszedł stamtąd. Pierwszego gołębia mamy. Sinę ma, nie? Widać, pracował. Pokaż, to jest ten pierwszy, tak? Tak. Tak, zobaczmy. 19 450 i oddział 0237, czyli tutaj lokalny, tak? Adrian, lokalny? Nie. O, przyszła grupa 2, 4, 5, 6 gołębi. 7. O, teraz będziemy mieli odbicia i zamykają już nagrody, tak? Jasiu, nagrody będą zamykać. Jeszcze pięć, a ich jest 10 chyba. Waga! Trzeci gołąb wagi. Zobaczmy, siedzi ta grupa, tam jest szpaki, widzimy białego gołębia. O, teraz słoneczko wychodzi, widzimy, ta pogoda jest troszeczkę zmienna, aczkolwiek gdzie są bardzo dobre warunki, ale tam widzimy, już się ciemno robią takie chmury. No, może nie będzie. Chcę, chłopaki, zobaczyć pierwszego, co przyleci. O, jest, jest kolejna, 10 gołębi. O, widać, gołębie pracowały, 500 ileś kilometrów trzeba przylecieć, ale ładnie siadają. Tak naprawdę to są ich ostatnie minuty na wolności, nie? No dokładnie, jeszcze raz ten taki się zaraz na głowę się. Musi być trochę. Maziarz? A zobacz, tutaj chmura nadchodzi, kibice zamilkli, gdzie mamy piątek, to tak za dużo ich nie ma. Na finale zapewne tutaj było więcej osób, jak widzieliśmy, natomiast teraz tutaj niestety jest dzień powszedni. I tutaj, co by nie mówić, tutaj dojechać za Kopianką jest ciężko, tym bardziej, że jeszcze gdzie do Pyzówki droga z Klikuszowej jest całkowicie zamknięta, zakaz ruchu.
jak się lokalnych tutaj panów pytałem, to mówi, bez lasek trzeba jechać. Czyli tutaj wieś okoliczną, ale trafiliśmy bez problemu. O. Dobra, idziemy zobaczyć. Ja się nie chwapią do wejścia. Idziemy zobaczyć, co tam się zmieniło od ostatniego razu. Przez to, że jest duże głębiki są, przepraszam, to trzeba się trochę nachodzić. Czuj, przepraszam, czekaj. Popatrzmy. Molek Chud, Aleksandra Pasiecznik, Biznes Antoni, Tim Piotr Paweł, Dieter Zibert, Maziarz Bitner, Krzus, Aleksander Pasiecznik, Kamil Tatys, Paweł Land. Otóż był chyba raz już. 63 sztuki są. Powinna być już, po prostu nie. Julka pobiegła. A tu siedzi jeszcze kilka sztuk na zewnątrz. Od sklepu dla hodowców.pl nagroda. Ty miałeś 3 gołębie, tak? Tu? 3. Już są. Już. A ile jeszcze leci? 7. Ja cię kręcę. Kobiecie w ciąży dać. Bobek Stanisław. Gdzie jest Bobek? Stachu jest. No. W końcu jakieś dobre rzeczy będą jedli te gołębie. Możesz, jak najbardziej. Są dwa rodzaje od Flywetu produkty, od Arka Koniecznego. Co ty masz od Flywetu? O. Tu mamy czapeczkę, se będziesz miał. O, kubek i produkty firmy Flywet. Akurat to używam. Nagroj, Krzysiek. Tak, tak, to mamy. To też kubek używasz też? Proszę bardzo, prywatny kubek mistrza. O, 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 poczekaj, czekaj. Więcej. Teraz dziękuję. 10, no. 74 waga jest kolejny raz. Tu jest waga. Ale waga tyle nie może dostać. Nie, ale poczekaj. 11. Ja widzę, widzę. Siedzących tutaj. O. Prawie wszyscy. A ty dostałeś, ty nie dostałeś? Przecież ty... Nie dali ci? A przecież ty masz dwa z początku. Oślizgło, Eugeniusz, oślizgło! 78 jest. Jeszcze są tam na tym. Górka jest drugi. Od Stacha też jest dużo. Centrum Hodowlane Europa, widzę. Trzeci albo czwarty już. Ale Bitner jest Arek też, tak? Też jest. Też? Jest. Dominik Malina. Kurczę, Aleksander Pasiecznik. Dominik. Zenkę jest o... Marcejon. Marcejon. Stacja, piwowarczyk jest. Jest stacja kolejna. To daj im ten jeden. Ale poczekaj, bo muszę 78. 78. Poczekaj, bo muszę ułożyć listę. Damian Araźny. 81. Kurczę, ta grupa. O, i następny ląduje jeszcze. O, jeszcze więcej. Siedzi jeszcze dużo. O, kurczę. Ewelina, bierz, będziesz miała kubek do nalewania barszczu. Kolejny hodowca właśnie, Bobek Praca, co był, poprosimy pana Andrzeja. On wybierał. Gratulujemy. I kto tu jeszcze jest z obecnych? Mrowiec. Mrowiec Team Fly, właśnie, dokładnie. Poprosimy pana Krzysztofa do was. Brawo. Gratulujemy. Kto jeszcze z hodowców miał tu gołębia, a nie otrzymał paczki? Dostałeś. To paczkę zostawimy. A Jarek nie miał? Jarek miałeś? Jarek mówisz, że miał, ale nie wyleczysz. A to już to wszystkie. To na hop pojechać. Jeszcze trochę gołębi nie weszło, ale bardzo fajnie lutują. Tylko zobacz, jaka skrajność. Ale Jasiu, zobacz, jaka skrajność pogody. Weź te chmury, zobacz. Tu, Jasiu.
Jasiek! Jasiek, zobacz pogodę, chmury tu, a tam. Czarne, tu widzimy. Jasiu, tam leci, a on tipesa nie ma, zobacz. Tam. I terkocze tak. Samolot tam leci jakiś. O, dużo gołębi. 100 już jest? 100 czy nie? 95. Ile? 95. O, to spokojnie, będzie ponad 100 zaraz. Ale widzimy, gołębie zmęczone, skrzydła opuszczone mają. No jo, to jest to. Ale widać, jak fajnie gołębie pracowały, nie? To jest to. Parę gołębi zmęczone. No. Ale fajnie, bo mamy dzięki temu kibicować dłużej czas. Tu popatrzmy, też leci jakiś samolocik. O, jeszcze tam kolejny. O, z tyłu zaleciał. Dajcie tu podkeczu, dajcie tu podkeczu. Jak? 102 są? A tu jeszcze 4-5 siedzi, tylko one mogą już być odbite część. Flywet tam jest? Nie ma. Chyba, że przełączyła. A team, goś, team Asia? Też nie? Łukasz je wystraszył, ale trzy chodzą, zobacz, na ziemi. A to nie nasze, aha. Łukasz, ty miałeś jakieś gołębia, tu nie? Aby mi łeb urwali, jak gołębia. Łukasz tu się zajmował gołębiami, nie? No przy takiej ilości, nie? Jest to, Łukasz, czasy, kiedy zaczynaliście z Jasiem, pamiętam, to mieliście 500 gołębi na początku. Tak, a teraz macie 2000 z hakiem. Jest? Ojej. Utrzymania. Takim, no, na pewno jest. Czasu też dużo się poświęca, nie? No. O, widzimy, słońce było za plecami, teraz tu chmurki tam przechodzą. Na szczęście nic nie pada jeszcze, ale czekamy na kolejne ptaki. No, przyleciała kolejna grupa, siadły. Zaraz zobaczymy, może w końcu nasze dolecą. Krzychu, Team Fly, a mój Flywet i team Asia. My tu mamy z Marysią Ureńskim. Jasiu, zadowolony? 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 No, zaskoczony nawet. Powiem, bardzo fajnie idą. Cieszę się. O, popatrz, jak przewraca się ten przewrót. Ja tego chciałem od razu, ale chciałeś na pewno kolegów przeprosić za coś, nie? Za co? Za to, że kląłeś tak na filmie. Troszkę, ale to no, myślę, że no, nie, co ty? Czemu? No nie. O, niegrzeczny z ciebie reporter. Czekaj, nie, będziemy tam jak sobie patrzeć. Ale nie, gratulujemy też, bo przyszły fajnie gołębie. Fajnie, nie, i cały czas stoimy, kibicujemy tutaj. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Przygotowanie jest, widać, dobre. Chłopaki spisali się na medal. Po co mnie tam leci? Ile mamy? Ile jest? 131. 131 sztuk, czyli jeszcze 450 sztuk, ponad 489. Ja wiem, no. Oczywiście. Dlatego do jutra zostajemy. Zobaczymy sobie, jak rano będą przylatywać. Ładnie siadł. Ty może jakieś drugie kluczy odkłęcić? Będziemy sobie zobaczyć przy okazji, jakie gołębie tutaj się odbijają. Dobrze, patrzymy tam. Kerkchowek, Grzankowski, Socała, to patrzyliśmy. O, dwa gołębie kolegi Wojciecha Adamskiego pod rząd. PL0228. Sawacki Bank, Kabor, Siadły, Brand Wichert. Szybiec Jasiek, no 131 sztuk jest już odbitych.
cały czas obserwujemy przylot gołębi. Która jest godzina? Masz, Darek, telefon? Weź zobacz tam, o której godzinie. Teraz jesteśmy 16:08. O, to kurczę, to ja 17 obstawiłem, że będą. To bardzo zły, bardzo źle trafiłem, ale widzimy, te gołębie siadają. Sto ile było? 130, tak? Gdzieś coś takiego, 131. No. Ale przylatują cały czas takimi grupami, po kilka sztuk. No. Fajny lot, Krzychu, nie? No. Nic, będziemy czekać. Także dzisiaj relację może za chwilkę będziemy kończyć. Nie, czy będziemy siedzieć jeszcze patrzeć, a jutro przyjemy. Temu panu z czerwonej kurce trzeba podziękować. Temu panu za przygotowanie. No nie, smacznego. No nic. O, mamy tutaj kolejnego kolegę. Jarosław Stelmach, nagrodzony. Nagroda pocieszenia. Jaka pocieszenia? 130 które miejsce? No, czyli ci gratulujemy. I co tam masz, pokaż. Ty masz co, zioła czy masz od Flywetu produkty? Zobaczymy, czy zioła i zobaczymy, czy są legalne. Właśnie. Legalne. Takie zawodowy taki nawyk. No. Dla niego to jest... Chwat it. Gratulujemy. Popatrzmy, co tam jeszcze jest. 144. Rafał Sędzi. O, genii też jest, o widzę. Tim Michalik, Kutkowski, Leszek. No to możemy wszystko popatrzeć. Sebastian Ostojalniski ma 135 gołębia zaraz za Jarkiem. O. Ale nie przyszedł, to nie dostanie kartonik. No właśnie, ja mogę za niego zabrać. Ja nie. Ja mam ten sam numer oddziału. Zasady były te. Pierdziele. Proste. Ale mu zawiózł mu bym. No nic, dobra. O, tu mamy akurat, przyjechali koledzy. W pracy byliście wcześniej, tak? A już chyba nie będą musieli pracować, z tydzień przynajmniej. To, tak? No, to ile wygrali? 100 tysięcy? Prawie. No to tydzień rzeczywiście, nie? No. Bo w ich wieku... Ale właśnie w ich wieku, nie? No właśnie, nie? To co, powiedz, jak się nazywają jeszcze koledzy? Ja jestem Emanuel, a to jest Dawid. I nazwisko? Stefaniak, bracia my są. Lotują w naszym oddziale 0236, Raba Wyżna pod Hale. Raba Wyżna pod Hale, dokładnie. Się nauczyłem. I pucharek Raśmi im wręcza i nagroda od sklepu dla hodowców. Ja w taką ciekawostkę, i gołąbek był na tym finale w pierwszym podstawowym FC 19, a dziś jest drugi w 500. O, czyli widać, że... Informacja dla tych kolegów, co mówią, że jedne gołębie lecą z wiatrem, inne pod wiatr, a ja uważam, że dobre lecą i z wiatrem, i pod wiatr. Żywym dowodem są właśnie dzisiaj... Tradycje hodowli gołębi po rodzicach przyjęliście, czy nie? Nie, to bardziej tak. Samodzielnie? Od sąsiada. Chyba nie bracia. To gratulujemy, dostaną teraz... Tu macie paczkę od sklepu dla hodowców i pucharek pamiątkowy. Gratuluję. Poczekaj, na pucharze jest tabliczka? Będzie. No będzie, dobrze. O to chodzi właśnie. Ale puchar mają. Także gratulujemy. Ile mamy tych gołębi? Ile wszystkich? A ile byście aktywowali na ten ekstra? Trzy. A dwa przyszły. I to były jeszcze, które miejsce? Drugie i szóste. No, gratulujemy. Tutaj mamy jeszcze moment wręczenia nagrody, tak? Co to jest? Za co to? Finał drugie opoczno za trzecie miejsce. Z jakiego lotu? Finałowego. O kurcze. Tu Jasiu Buchęczak miał, tak? I to jeszcze miał... Trzeciego wszystkie jeszcze? Za trzecie, z lotów konkursowych, nie? Za trzecie, za pierwsze i za trzecie z finału, czyli trzy nagrody zdobyłem na wspólnym gremiku. A pieniądze jakieś z tym się wiązały? Troszeczkę jest. Dobrze. Nie przekazujemy teraz, nie pokazujemy pieniędzy. Dobra. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Że takie puchareczki, Krzysztof. I te mają tabliczki. No bo to już. Teraz. Panie Krzysztofie, mogę na moment? W Opocznie. Tam gdzie te płytki robią, nie? Tak, gdzie no. Glazurkę i terakotę. Dobra. Za które miejsce to jest? Poczekaj, pokaż. 23 miejsce. Kolega Krzysztof Zoń. Jarosław Stelma. O, Jarek. Co to się stało? Coś dostaniesz. Dostaniesz puchar. Za finał. Jeden, drugi za finał. Dziękuję serdecznie. Gratuluję. Dziękuję. Adrian.
Patrzę, no, zapraszam pana. Teraz trzeba stawiać flaszkę. Patrzę, to cały dzień dzisiaj stawia. Ale zasłaniasz, zasłaniasz tutaj. Chłop dostaje nagrodę, on sam siebie zasłania. No. 16 gołębia z lotu finałowego, gołębi młodych z miejscowości Gątki. Ile to był dystans? 205 km. Gratulujemy. Chociaż na jednym. Dobrze. Tutaj też miałeś gołębie swoje? Tak, miałem, ale na półfinale. A tutaj nic nie poszło? Na finał nie poszło nic. Nic, dobrze. Na Rogowie był. O, także tutaj gratulujemy. Gołęb się mieści w miejscowości Opoczno. Długie Opoczno. Ile miałeś w tym roku gołębi tam? No tam było niedużo, było niecałe 300 gołębi. 300 sztuk. Dobrze. Kiedyś może się spotkamy tam, zobaczymy. Także dziękujemy na razie i patrzymy tutaj dalej, obserwujemy przyloty. Chwilowo mamy przerwę. Nic nie przylatuje na razie i to sobie... O, jest właśnie. Popatrzymy, mamy tutaj też gołębi. Ewelina trzyma dyplom męża, tak? Widzimy. Poczekaj, tu mamy go ile? 212 gołębi. Czyli jeszcze 400 ileś sztuk jest w powietrzu, będziemy na nie czekać. Czyli mamy komu kibicować. Tutaj widzimy na ekranie komputera, mamy już 286 gołębi odbitych. Popatrzmy, które to są, możemy zobaczyć. O, ale ciągle dolatują. Którą mamy godzinę dopiero, Jasiu? O, już ci powiem. Godzinę mamy... 18? Nie, 17.50. Czyli jeszcze będą... Tak, siadają, widzimy. Ale zobaczmy, właśnie chcieliśmy pokazać, zobaczmy, jak pięknie wyglądają szczyty Tatr, tak? Tak, dokładnie. Tatr czy Tatrów? Tatr. Jakby dobrze popatrzył, to tam jest Gierun. Trzeba byłoby tak pomiędzy te czubki drzew. No ale widzimy. Piękny, a to, te największe to są rysy, tak? Rysy, tak, pewnie, tak, Gerlach, tak, Łomnica. Te tutaj to są rysy. Rysy są wbrew wszystkiemu, co ludzie mówią, że patrz, rycz, Giewon, najwyższy. Nie, najwyższymi szczytami są rysy. W Polsce. Bo Gerlach jest najwyższym szczytem po stronie słowackiej i Łomnica jeszcze jest troszeczkę wyższa. Rysy są trzecie pod względem wysokości. Bardzo ładne, jak teraz widzimy właśnie. Widzimy, są, stąd wzięła się nazwa rysy, bo są jak namalowane. I jak właśnie już jesteśmy przy rysach, to tym ładności ich, to powiedzmy gratulujemy tej koledze, bo bardzo się udał nam ten ekstra finał dodatkowy. Myślę, że fajnie. Jutro będziemy jeszcze tutaj też cały czas dolatujemy. My tu będziemy siedzieć i dzisiaj będziemy już kończyć nasze relacje filmową. Tutaj się, że tak powiem, atmosfera bardzo fajnie rozwija, także dzisiaj już nie będziemy, że tak powiem, tak jak ma być, ale jutro jeszcze rano przyjdziemy sobie poglądać, oczywiście. Gratulujemy. Pokażę właśnie puchary, które dostałem ze wspólnego gołębnika Opoczno, czyli zdobyłem tutaj trzecie miejsce za lot finałowy. Pięta. No muszę się pochwalić. Trzecie miejsce za lot. Ale córką się nie pochwali, nie? No córkę nie zdobyłem, nie? No. Musiałem ciężko na nią pracować. Dorobić. Także tutaj trzeci. No, trzeci. Pierwszy był raz i trzeci z finału. To są te puchary, które dostałem. A tutaj ten puchar, powiedzmy, co to jest za ten puchar? To jest puchar za pierwsze miejsce. Złoty medal FCI. No, tu jeszcze kolega nie odebrał, miał dzisiaj być, ale coś, no nie udało się. Coś nie udało mu się, dobrze. To też kolega z Niemiec. Tak. Zobaczymy. Także gratulujemy i będziemy jutro też już na finale. W drugim dniu finału, tego ekstra finału. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot.